Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przewodniczącego zespołu parlamentarnego do spraw badania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku posła Antoniego Macierewicza. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu. Chciałem dzisiaj podjąć kilka kwestii jeszcze częściowo związanych z wczorajszą debatą. Myślę, że warto przypomnieć podstawowe tezy referatu pana doktora inżyniera Gajewskiego. Ze względu na wagę tego referatu, ze względu na szczególną pozycję pana doktora inżyniera Gajewskiego w badaniu tragedii wypadków lotniczych na świecie w ogóle, no i oczywiście ze względu na fakt, że zajmuje się on tą problematyką, ją koordynuje od strony lotniczej w zespole parlamentarnym, a także, powtarzam jeszcze raz, na doniosłość dla tego, co się stało, dla samej przebiegu tragedii smoleńskiej, jej badania, jego ustaleń, zwłaszcza, iż okazuje się po reakcjach wczorajszych strony rządowej, iż po prostu strona rządowa nie miała pojęcia o istnieniu takiego dokumentu i takich obowiązków. Przypomnijmy, jeśli można, te konkluzje. Otóż pan doktor inżynier Gajewski z Agencji Certyfikacji Lotnictwa Kanadyjskiego przypomniał, że badanie tragedii lotniczych jest normowane przez podręczniki, przez instrukcje mówiące, jak to robić, jak badać, poza doświadczeniem, poza intuicjami, poza procedurami. Jest po prostu podręcznik, który mówi, jak poszczególne wypadki powinny być badane, sformułowany na podstawie olbrzymiego doświadczenia funkcjonariuszy ICAO, tego organu międzynarodowego. Jak państwo wiecie, jest to organ Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest organizacja, która jest organem Narodów Zjednoczonych, który sformalizował sposób badania tych tragedii. I jeżeli chodzi o badanie takich tragedii, są pewne znamiona wskazujące na to, czy mieliśmy do czynienia z awarią, czy mieliśmy do czynienia z błędem pilotów, czy też może, to są bardzo rzadkie wypadki i to pan Bogdan Gajewski podkreślał we wczorajszej swojej prezentacji, mówiąc, że w ciągu ostatnich 30 lat było ich chyba, ja mogę się mylić, chyba 20 czy tego rzędu, liczba 27 zdaje się, bardzo rzadkie wypadki sabotażu, eksplozji, tragedii, która nastąpiła na skutek eksplozji. I one są ujęte właśnie w tym tomie trzecim, rozdział 19, badanie wypadków szczególnych, eksplozja wewnątrz samolotu. I przywołał na podstawie tego podręcznika, jakie są znamiona, które zobowiązują badających do analizy z punktu widzenia możliwości eksplozji. Jakie to są znamiona? Przypomnijmy je. Wywinięcie poszycia samolotu oraz duża ilość małych kawałków wnętrza samolotu rozrzucona na całym obszarze tego terenu. Pamiętacie państwo z pewnością ten obraz, który pan profesor Kazimierz Nowaczyk przedstawiał na czarnym tle, kilkanaście wielkich fragmentów samolotu i tysiące drobnych. Tysiące drobnych. Drobne odłamki samolotu znalezione w ciałach pasażerów. Ja chcę przypomnieć o sekcjach zwłok, zwłaszcza sekcje zwłok wtedy, kiedy ustalano tożsamość pomylonych identyfikacji pani Ani Walentynowicz i innych osób. Wtedy pan mecenas Hambura wskazywał na to, że wewnątrz w ciele Ani znaleziono właśnie drobne odłamki samolotu. Drobne części metalowe wbite w poszycie foteli. Uszkodzenia ciał wszystkich pasażerów wynikające z przeciążeń w okolicach 100 g.
To jest podstawowa, jak Państwo wiecie, konkluzja raportu pani Anodiny i raportu także Millera. Konkluzja, nie ukrywam, która budziła olbrzymie wątpliwości ze strony ekspertów, wielu niezależnych ekspertów. Czy rzeczywiście, czy to jest możliwe, żeby były aż tak wielkie przeciążenia? Czy rzeczywiście tak mogło być? I okazuje się, tak. Wtedy, gdyby to był skutek eksplozji, to by to być mogło rzeczywiście. Uderzenie takich przeciążeń nie może wykreować. To jest niemożliwe, zwłaszcza w sytuacji bagnistego gruntu i pod tak płaskim kątem upadającego samolotu. Bo przypomnijmy, ten samolot z prędkością zaledwie 270, nawet może już mniej w tym momencie, kilometrów na godzinę upadł według Maku pod niesłychanie małym kątem na bardzo bagnisty grunt. Ludzie, którzy tam szli, mówili, że zapadali się po kolana. A więc uderzenie nie mogło takich przeciążeń spowodować. A Mak stwierdził, że były przeciążenia 100G. No teraz ta zagadka została rozstrzygnięta, prawda? Te przeciążenia 100G są wskaźnikiem, że doszło do eksplozji i ta przedziwna sytuacja, którą też wszyscy byli zaskoczeni. Pamiętacie Państwo, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, służby wręcz po 15 minutach zostały stamtąd wyeliminowane, bo wszyscy zginęli. Od razu stwierdzono, że wszyscy zginęli. No tak, znający się na rzeczy wiedzieli, że jeżeli doszło do eksplozji, to wszyscy naprawdę mogli zginąć. Tylko w tej sytuacji tłumaczy się, tylko tak może się tłumaczyć zachowanie służb rosyjskich, no bo inaczej to tłumaczenie by szło w kierunku, o którym nikt z nas nie chce myśleć, prawda? W związku z tym tylko stwierdzenie, doszło do wybuchu, wszyscy zginęli, tłumaczy się właśnie na tle tego podręcznika. No i oczywiście wielokrotnie przez nas wskazywane, wielokrotnie demonstrowane kształt zniszczeń samolotu, łącznie z tą największą częścią tylną, z dwoma burtami wywiniętymi na zewnątrz, wywinięte po łacie górnej części kadłuba. Okna samolotu nienaruszone. To było wielokrotnie, jak Państwo wiecie, przez ekspertów Donalda Tuska pokazane. O, zobaczcie, jaki wybuch. Przecież okna są nienaruszone. Wybuch musiał być zniszczony. Jest przeciwnie. Oni nie znają się na konstrukcji samolotu i nie wiedzą, jak ta sytuacja rzeczywiście działa, jak one są szczególnie wzmacniane i jak działa fala wybuchowa w takiej sytuacji. I wreszcie następna rzecz, która wszystkich od początku szokowała. Te gołe ciała, zdarte ubrania z prawie wszystkich pasażerów. To jest właśnie w podręczniku podkreślane znamie sytuacji, gdy mamy do czynienia z eksplozją. I wreszcie to, co jest punktem wyjścia, było punktem wyjścia w badaniach zespołu parlamentarnego. Pamiętam te miłe żarty wielu mediów, także polityków, gdy w 2011 roku latem po pierwszych badaniach eksperci zespołu mówili, mamy w skrzynce parametrów lotu, w polskiej skrzynce parametrów lotu odzwierciedlone dwa wielkie wstrząsy. Były wtedy żarty, o, Macierewicz wymyśla dwa wielkie wstrząsy. No tak, nie tylko dwa wielkie wstrząsy są tam odzwierciedlone, także ponadnormatywne zmiany prędkości samolotu w tamtym momencie, z którymi nikt dotychczas, także z naszych ekspertów, nie umiał sobie poradzić. Nikt nie umiał wyjaśnić, dlaczego ten samolot, lecąc 270 km, nagle w przyrządach mamy odzwierciedlone, że leci tylko 100 km. Taka zmiana prędkości samolotu na przestrzeni kilkuset metrów, kilkunastu czy kilkuset, kilkudziesięciu czy kilkuset metrów była po prostu niezrozumiała, bo fizycznie nie do wytłumaczenia. Samolot nie może skakać. Poza jednym wypadkiem. Kiedy nastąpił wybuch? Wtedy może. I jak Państwo widzicie, mamy tutaj podręcznik, analiza podręcznika przez pana Gajewskiego wskazuje, że mamy tutaj do czynienia niestety z nieomal podręcznikowym nagromadzeniem tych cech, które obligują do badania, do podjęcia badań z punktu widzenia spowodowania tragedii przez
eksplozję, ale tego nie zrobiono. Ale tego nie zrobiono. Przypominam o tym ten referat, ten wykład pana doktora inżyniera Gajewskiego, ta jego prezentacja i diagnoza jest już od dzisiaj wraz ze wszystkimi innymi, gdybym prosił o stronę. Wraz ze wszystkimi innymi wczorajszymi referatami dostępna na naszej stronie internetowej, na której mamy do pobrania, są możliwe wszystkie te prezentacje. Tu jest oświadczenie i tutaj w załącznikach wszystkie kolejne, łącznie z tymi, które na skutek ataku hakerskiego nie mogły zostać wygłoszone. To dotyczy pana doktora inżyniera Szuladzińskiego, którego raz jeszcze chcę w imieniu całego zespołu i myślę, że także wszystkich państwa, prawda? Także wszystkich państwa niewątpliwie przeprosić, iż brak zabezpieczeń ze strony Sejmu doprowadził do takiej sytuacji, iż on swojego referatu wczoraj wygłosić nie mógł, ale jest już on dostępny na stronie internetowej. Wszyscy mogą się z nim zapoznać, a wierzę głęboko, że nigdy więcej już taka sytuacja się nie zdarzy. Wystąpiłem do pana prokuratora Seremeta, to jest zawiadomienie o przestępstwie i mam nadzieję, że działanie pana prokuratora Andrzeja Seremeta doprowadzi do tego, iż nie tylko odpowiedzialni za to zostaną zidentyfikowani i ukarani, ale przede wszystkim, iż zostaną wprowadzone takie zabezpieczenia, które pozwolą instytucjom Sejmu Rzeczypospolitej pracować w pełni swobodnie i w sposób taki, by mogły być nasze prace realizowane. I na koniec, zanim pani oddam głos, na koniec gdybym mógł prosić o jedną jeszcze rzecz, bo to rzeczywiście jest istotne. Wielu z państwa wczoraj, ja także myślę, że i dzisiaj interesowało się, tak, no, gdybym mógł to trochę przesunąć, no dobrze. Tak? Dobrze. Interesowało się słynnymi zdjęciami, brzozą, tym, czy samolot został rozbity na tej brzozie, czy nie został rozbity na tej brzozie. Pokazywano państwu zdjęcia z wbitymi fragmentami drewna w skrzydło, mówiąc, o właśnie to jest dowód na to, że skrzydło uderzyło w drzewo. Być może, tylko nie wiadomo, czy w to drzewo, raczej nie w to drzewo, z pewnością. I między innymi pan, chyba Łojek, ale nie jestem pewien. Jeden z doradców pana Donalda Tuska mówił, proszę bardzo, mamy dowód na to, że tak się rzeczywiście stało. Oto tutaj na tym drzewie, na gałęziach brzozy, w tym miejscu wisi fragment skrzydła Tu-154, mały odłamek, bo to jest rzeczywiście niewielka blacha, niewielki część samolotu, mały odłamek. To jest dowód, że samolot uderzył skrzydłem w brzozę i tutaj się zniszczył. My znamy to zdjęcie. Rzeczywiście to jest fragment Tu-154, nie ma co do tego wątpliwości. Być może nawet jest to fragment poszycia skrzydła. Jesteśmy gotowi to przyznać, chociaż tej głowy nie damy, czy to jest fragment poszycia skrzydła, ale nasi analitycy zidentyfikowali ten fragment już od bardzo dawna. A teraz bardzo proszę, no myślę, że większość z państwa skończyła szkołę podstawową i proszę sobie uświadomić. Oto leci samolot z szybkością 270 km na godzinę. Uderza tutaj w brzozę, tu, w tym miejscu, prawda? Wszystko jedno, czy to jest 5 metrów, czy 7 metrów, czy 9 metrów, wszystko jedno. Uderza w tę brzozę. Leci z prędkością 270 km na godzinę. Czy wyobrażacie sobie, że jest możliwe, by skrzydło, powiedzmy sobie, że tak naprawdę jest i że skrzydło naprawdę w tym momencie się rozpada. I te pędzące odłamki skrzydła z prędkością 270 km na godzinę zawieszają się tutaj na tej brzozie, tak? Tak? Na tych gałęziach? Znaczy, jeżeli ktoś chce mnie przekonać, że coś takiego jest możliwe, to naprawdę jest twórcą zupełnie nowej fizyki. Naprawdę. Naprawdę, panie
premierze, proszę zmienić doradców, bo oni nawet już nie ośmieszają siebie i nie ośmieszają już nawet pana. Oni Polskę ośmieszają. Oni Polskę ośmieszają. No to każdy człowiek, który skończył 7 klas szkoły podstawowej, czy dzisiaj 8 zdaje się, tak? Ja jeszcze kończyłem w systemie 6 nawet, no 6. Widzicie państwo. Ja jeszcze w systemie 7-klasowym kończyłem. Ma pełną świadomość, że takiego zjawiska nie ma. Za to rzeczywiście, jeżeli kilkadziesiąt metrów wcześniej, tak jak mówi pan profesor Nowaczyk, 50 metrów wcześniej, dużo wyżej, doszło do eksplozji i poszczególne fragmenty tego samolotu, w tym skrzydła, rozpadały się, wytracając prędkość, a małe wytracają prędkość w dużo większym stopniu, bo ma jest większy opór powietrza w stosunku do małych mas, prawda, niż duże. To jest możliwe, że taki mały kawałek, tak jak kartka papieru spadając, tutaj doleciał i zawisnął wśród tych gałęzi. To jest możliwe, ale tylko wtedy, jeżeli stało się to dużo, dużo wcześniej. Bo gdyby to stało się w tym momencie, gdy samolot uderza jeszcze do tego wyżej, prawda, o pół metra czy metr w to drzewo, to oczywiście taka część nie mogłaby na tych gałęziach zawisnąć. To jest banalne po prostu. I powtarzam raz jeszcze, panie Donaldzie, premierze, zmień swoich doradców, nie idź tą drogą, nie idź tą drogą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Milena Drzewiecka, TVP Info. Ale z tym też sobie poradzimy. Dziękujemy. Panie przewodniczący, pan pokazał zawiadomienie do prokuratury. Mam pytanie, czy to jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tak pan powiedział, ale to jest zawiadomienie o wszczęcie postępowania w sprawie czy przeciwko komuś? Ja myślę, że wypowiedziałem się bardzo jasno. Oczywiście to jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i prośba, zwrócenie się, żeby zostało wszczęte postępowanie mające wykryć tych sprawców, zidentyfikować i ukarać. Czy pan kogoś podejrzewa? Proszę pani, znaczy do czasu rozmowy teraz z panią nikogo jeszcze nie podejrzewałem, nie. A po tej rozmowie? Nadal nie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie przewodniczący, tak, jeszcze dwa pytania. Jeden z ekspertów, którzy biorą udział w posiedzeniu zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy, profesor Jacek Rońda, wypowiadał się i na antenie TVP1, i na antenie telewizji Trwam. Na antenie TVP1 powiedział, że piloci nie zeszli poniżej wysokości 100 metrów, na antenie telewizji Trwam, że zeszli i że blefował w rozmowie z redaktorem Kraśko. Czy takimi wypowiedziami eksperci występujący także na obradach pańskiego zespołu nie dyskredytują pracy zespołu? Nie. Myślę, że dyskredytują siebie i swoją pracę dziennikarską ci, którzy mącą w głowach obywatelom Polski. Jest oświadczenie pana profesora Rońdy, z którym proszę, żeby się pani zapoznała. Ono zostało wydane jakiś czas temu, wskazujące na to, że zmanipulowano jego wypowiedź, iż pan profesor Rońda nie zmienia swojego stanowiska, iż zawsze uważał tak, jak wczoraj to zostało sformułowane w oświadczeniu zespołu parlamentarnego, którego to oświadczenia był współautorem. Chcę podkreślić, iż w tej sprawie my nie mamy między sobą różnic. Wszyscy eksperci zespołu zgadzają się, że po pierwsze, pan major Protasiuk podjął decyzję na 9 minut przed dojściem do punktu decyzji, iż jeżeli nie będzie pogody, to zostanie wykonany manewr odejścia w automacie i przygotował do tego całą załogę. Następnie w momencie, gdy samolot podszedł do punktu decyzji, czyli do 100 metrów, została wydana przez niego komenda odejścia. Odchodzimy, a niestety na skutek awarii do tego odejścia nie doszło. Później nastąpiła eksplozja i samolot został zniszczony. Wszyscy co do takiego przebiegu wydarzeń eksperci się zgadzają, choć oczywiście szczegóły tego procesu po momencie wydania komendy odchodzimy i
rozpoczęcia się awarii, która, jak wskazywał wczoraj pan profesor Nowaczyk, według wskazań skrzynki parametrów lotu, zaczęła się 50 metrów przed Brzozą. Szczegóły dalsze, na przykład, często jestem pytany, a ile było tych wybuchów? Raz pan mówił, że dwa, a raz pan mówił, że trzy. Być może, gdy zakończymy badania, okaże się, że było ich cztery. To są kwestie, które są ciągle przedmiotem ustalania i dopóki nie będzie czarnych skrzynek w Polsce, dopóki nie będzie wraku, są różne w tej sprawie koncepcje różnych ekspertów. Nie mamy jednego ustalonego zdania co do wszystkich szczegółów. Te szczegóły są przedmiotem dyskusji, ale co do tego przebiegu wydarzeń, ram podstawowych tego przebiegu wydarzeń, wszyscy się zgadzamy. Proszę zapoznać się ze stanowiskiem pana profesora Rondy. Wyjaśnia on bardzo dokładnie, że zapewne przez niezrozumienie, przez jakąś niejasność ktoś odczytał tak jego stanowisko. On zdecydowanie stoi na gruncie wczorajszego oświadczenia. Panie przewodniczący, tylko pan powiedział, że dziennikarze dopuścili się manipulacji. To znaczy, ja mam pytanie, czy manipulacji dopuścił się redaktor Kraśko w rozmowie na żywo? Nie wiem. Wie pani co, byłbym ostatnią osobą od momentu, kiedy dowiedziałem się, że w Telewizji Polskiej nie ma ekranu, który by zarzucał cokolwiek panu redaktorowi Kraśko. Naprawdę. W żadnym wypadku. To w takim razie kto manipulował? Jeżeli pani przyjęła to jako jakikolwiek zarzut z mojej strony, to proszę w takim razie o wybaczenie i o wycofanie tych słów. Doszło do nieporozumienia. Ja nie rozmawiałam z profesorem Rondą. Dobrze? Więc bardzo, ja też nie w tej sprawie. Też ale nie pan rozmawiałem. Mówi o manipulujących dziennikarzy. Więc proszę przyjąć na pani ręce przeprosiny wobec wszystkich manipulujących dziennikarzy. Dobrze? To chyba nie przyjmę, bo nie Dobrze? Zapisuje się w poczet manipulujących dziennikarzy. Panie przewodniczący, w każdym razie jedno jest pewne, stanowisko pana profesora Rondy jest jednoznaczne i oświadczenie, które skierował do mediów, jest jednoznaczne. Nastąpiło nieporozumienie, źle zrozumiano jego słowa, jego stanowisko w tej sprawie jest takie, jak przed chwilą przytoczyłem. Ostatnie moje pytanie. Ruch Palikota zastanawia się nad złożeniem wniosku. Twój ruch, dziękuję, zastanawia się nad złożeniem wniosku o to, by obrady posiedzenia zespołu parlamentarnego zajmującego się przyczynami katastrofy z 10 kwietnia, by te obrady nie mogły się odbywać w Sejmie, bo twój ruch uważa to za debaty nieeksperckie. Jak pan reaguje na ten wniosek, który być może zostanie złożony, żebyście nie mogli się spotykać w Sejmie? Nie reaguję na ten wniosek, dlatego, bo póki co to wybrały nas miliony wyborców i oni decydują o naszej pozycji w Sejmie, a nie ktokolwiek inny. Nie ma takiej władzy, która mogłaby znieść decyzję wyborców. W Polsce przynajmniej jak na razie i na pewno nie są to żadne twoje czy jakiekolwiek inne ruchy Palikota. Dzień dobry, panie przewodniczący. To nie był mój ruch, żeby było jasne. Bo ja nie przepraszam najmocniej, nie mam tego wątpliwości. Pan to potrafi. Proszę wybaczyć. Panie przewodniczący, chciałbym zapytać, kto przygotował wczorajsze posiedzenie zespołu parlamentarnego? Bo Biuro Prasowe Prawa i Sprawiedliwości mówi, że nie biuro. Rzeczywiście, czasami wam pomaga, ale rzeczywiście, że nie. No Sejm przygotował. Jak to Sejm? No oczywiście, znaczy, że tak. No łączność internetową, nie mam pojęcia. Myślę, że pan będzie... No bo wyszło jak wyszło. No. Wyjaśnić. Myślę, muszę pani powiedzieć, że wyszło bardzo dobrze, dlatego że wszyscy zobaczyli, jak wielkie zagrożenie uważają niektórzy działania, pracę zespołu parlamentarnego. To tylko podkreśliło wagę tych prezentacji i tego działania. Ja zresztą to rozumiem. Ja zresztą przyjmuję do wiadomości, tego objawem są właśnie powtarzające się ataki ze strony różnych polityków, tego objawem są nawoływania pana doradców, pana Donalda Tuska, żeby zlikwidować zespół parlamentarny, żeby zamknąć zespół parlamentarny. Ja naprawdę doskonale to rozumiem, dlatego że ludzie, którzy kłamią, po prostu się boją i najchętniej by to zlikwidowali. Naturalne zjawisko, na szczęście nie jest to w ich mocy. I to nie była porażka wizerunkowa pańskim zdaniem? Na pewno nie. Dlaczego porażką wizerunkową? To jest dokładnie takie same byłoby, nie sugeruję, że to jest pani myślenie, ale by
byłoby takie same rozumowanie, jak to, które uruchomił swego czasu pan marszałek Komorowski, gdy w 2008 roku doszło do ataku, do zamachu na pana prezydenta Kaczyńskiego. Wtedy ten zamach na prezydenta, próbę zamachu na prezydenta próbowano odwrócić przeciwko prezydentowi, prawda? Człowiek, głowa państwa polskiego znalazła się w sytuacji zagrożenia życia, a uruchomiono całą wielką kampanię medialną, którą zaczął swoim wywiadem w Radio Polskim pan marszałek Bronisław Komorowski. Próbowano odwrócić ten atak i ośmieszyć przy okazji pana prezydenta. Niewątpliwie skutki właśnie takiego działania później objawiły się 10 kwietnia. Nie widzę, żeby to w jakikolwiek sposób miało zaszkodzić wizerunkowo, czy jakkolwiek w inny sposób zespołowi parlamentarnemu. Powtarzam jeszcze raz, to tylko podkreśla, jak bardzo ta praca dociera do prawdy, jak w istotny sposób obnaża oszustwa, kłamstwa i fałsze rządu Donalda Tuska, jak trafnie pokazuje, co naprawdę zdarzyło się nad Smoleńskiem 10 kwietnia. Jak państwo wiedzą, mam w tej sprawie takich prób, ataków, ośmieszeń i tak dalej dosyć od lat 60. duże doświadczenie i wiem, jak działają te organy władz państwowych, które dysponując mediami, policją i różnymi innymi służbami bronią się przed ujawnieniem ich przestępczej działalności. Tak było w przeszłości. Dzisiaj chodzi o fałsze związane z tragedią smoleńską. To może pan współpracownik chciał jeszcze coś dodać chyba, tak? Proszę państwa, za każdym razem zgłaszam prośbę do pana ministra Węgrzyna o to, żeby zapewnić nam zarówno sprzęt, jak i obsługę techniczną, dźwiękowca, informatyka i tak samo było poprzednim razem. Jak państwo wczoraj weszliście przed posiedzeniem zespołu z kamerami, zainstalować kamery w sali, to można było zaobserwować 4 panów, którzy nad sprzętem pracowali i próbowali połączyć nas z ekspertami. To wszystko. Dziękuję. Także ta łączność była zapewniona i, żeby było jasne, jesteśmy wdzięczni Kancelarii Sejmu za to olbrzymie zaangażowanie i oni też nie przewidzieli, że ktoś posunie się aż do tak brutalnych metod. Trzeba się na przyszłość przed tym zabezpieczyć, dlatego wniosek do prokuratury. Dzień dobry, Leta Zalewska, TVN24. Panie pośle, chciałam zapytać, czy jak prezes oceniał wczorajszą konferencję? Tak jak my wszyscy, bardzo dobrze. Przynajmniej z mojej wiedzy, ale oczywiście ja się za niego wypowiadać nie mogę. Proszę zadać jemu to pytanie. No nie mieliśmy okazji, ale pan rozmawiał, rozumiem, z prezesem. Bo w czasie konferencji jego mina wskazywała, że nie był zadowolony z przebiegu. Proszę państwa, państwo jesteście specjalistami od analiz, także tych psychologicznych. W związku z tym na waszą odpowiedzialność pozostawiam słowa pani redaktor. Ja się w takie kwestie nie wdaje. No i oczywiście nikt z nas nie był zadowolony z sytuacji, w której natykamy na tak duże kłopoty z przekazem informacyjnym. Pan doktor inżynier Szuladziński w ogóle nie mógł wygłosić swojego referatu, co było stratą dla nas wszystkich, przede wszystkim dla polskiej opinii publicznej. Myślę, że także dla pana Donalda Tuska, no, który mimo tego kierowanego przez siebie ataku medialnego i politycznego, za którym przecież on stoi, to jest zupełnie oczywiste, no, musi mieć świadomość, jaka jest rzeczywistość, co naprawdę zdarzyło się w Smoleńsku i w istocie na pewno śledzi bardzo dokładnie. Dokładnie te badania, nie dziwię mu się. Czyli rozumiem, że prezes nie miał zastrzeżeń co do treści konferencji, wystąpień? Nie, na pewno nie miał zastrzeżeń co do treści konferencji. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem determinacji tych grup, tych środowisk, tych politycznych przeciwników wyjaśnienia tragedii smoleńskiej, że posunęli się tak dalece, że zaatakowali internetowo łącza sejmowe. No to jest daleko idąca determinacja. Powtarzam jeszcze raz, myślę, że prokuratura jak najszybciej doprowadzi do tego, że ci
sprawcy zostaną, tak powiem, ujawnieni i ukarani, a Sejm zabezpieczony na przyszłość przed takimi atakami, bo dzisiaj to dotyczyło nas, ale przecież dobrze państwo sobie zdajecie sprawę, że jeżeli tego się nie wyeliminuje, no to może się także pani Kopacz zdarzyć w trakcie obrad Sejmu, że zamiast jej słów państwo usłyszycie w swoich telewizorach jakieś inne obrazy, zobaczycie inne obrazy albo usłyszycie inne słowa. No, to jest po prostu kwestia już tylko zastosowania tej samej techniki wobec różnych osób i różnych obrad. Sejm musi być bezpieczny, a wczorajszy atak pokazał, że bezpieczny nie jest, że są takie siły, które są zdolne przełamać istniejące zabezpieczenia. To trzeba wyeliminować. Jeszcze wrócę do profesora Rońdy. Panie pośle, pan mówi, że profesor został źle zrozumiany, ale co można źle zrozumieć w słowach? Oni niestety zeszli poniżej 100 metrów. Ja w wywiadzie z panem Kraśko trochę zagrałem. Przyznaję się do blefu. Proszę pani, niech pani się sięgnie do oświadczenia pana profesora Rońdy i wtedy może pani w tej sprawie sobie sama odpowiedzieć. Ja nie słyszałem tego wywiadu profesora Rońdy, w związku z tym nie chciałbym się do tego ustosunkowywać. Nie wiem, jaki był kontekst, nie wiem, czy to są wszystkie słowa, czy jakieś inne. On sam mówi, że to zostało źle zrozumiane i potwierdza swoją opinię, że samolot odszedł, że komenda odejścia została wydana na 100 metrach, więc myślę, że to jest jasne. Ale rozumiem, że to nie wpłynie na panu współpracę. A dlaczego ma wpłynąć? Nie, oczywiście, że nie. Nie widzę powodu. Profesor wycofuje się z... Nie, właśnie się nie wycofuje. Właśnie prawda jest taka, że profesor się nie wycofuje, a na skutek takiej interpretacji, którą pani przedstawia, którą on stanowczo dementuje. Gdzie to oświadczenie? Oświadczenie zostało wysłane do wszystkich mediów, także do Polskiej Agencji Prasowej mniej więcej dwie godziny. I myślę, że pani medium nie zostało pominięte. Nie mam TVN na pewno też dostało. Co do tego wątpliwości. I to się stało, nie wiem, dwie godziny temu. Ponad dwie godziny temu. Coś takiego. Więc ta sprawa została wyjaśniona. Proszę państwa, no, to jest troszeczkę podobnie, może jedno słowo komentarza, jak z tymi słynnymi zeznaniami. No, państwo musicie przyjąć do wiadomości, że jest różnica w relacji z mediami, a tak jak z prokuraturą, naukowców i polityków. A naukowcy nie są przywykli do sytuacji takiej, w której każdy przecinek jest interpretowany przeciwko nim. Jest tak interpretowany, żeby ich złapać za słówko, żeby przeciwstawić ich słowa, ich rzeczywistej intencji, ich rzeczywistej pracy, bo operują w świecie prawdy, bo operują w świecie otwartości, bo operują w świecie, gdzie ludzie się spierają między sobą po to, żeby ustalić, co się naprawdę wydarzyło. W mediach rzeczywistość jest troszeczkę bardziej skomplikowana i do tej prawdy dochodzi się czasami, dążąc do kompromitacji ludzi, prawda? Ta droga do prawdy jest bardziej, powiedziałbym, wyboista i najeżona większymi kolcami. Ja przeciwko temu nie narzekam, rozumiem, taka ona jest i każdy musi to przyjąć do wiadomości, jeżeli jest politykiem, ale naukowcy nie są do tego przyzwyczajeni. Stąd często popełniają różne błędy, które muszą być później prostowane i wyjaśniane. Nie ma wątpliwości, pan profesor Rońda zajmuje takie stanowisko, jakie jest wyrażone w komunikacie zespołu parlamentarnego. Tomasz Grzelewski, Telewizja Superstacja. Panie przewodniczący, wczoraj pan Maciej Lasek zwrócił się do pana z prośbą o udostępnienie tych materiałów, które wskazują na eksplozję. Czy pan już odpowiedział panu Laskowi, czy zamierza pan odpowiedzieć? Jeżeli tak, to w jaki sposób, kiedy? Odpowiedzieliśmy wczoraj w dwojaki sposób. Po pierwsze, w poszczególnych prezentacjach, no być może doradcy Donalda Tuska nie mogli się przez wszystkie zakłócenia przebić i może nie wszystko słyszeli, dlatego niech sięgną na stronę internetową. Najpełniej było to sformułowane, przywołane źródła materiałów, na których się opieramy, w prezentacji pana profesora doktora Kazimierza Nowaczyka. On
przywoływał na początku swojej prezentacji, wskazywał na źródła bardzo dokładnie, na wszelki jednak wypadek, w podsumowującym wczorajsze spotkanie oświadczeniu, można je tutaj przywołać, bym mógł prosić, dobrze? Wymienione są pod koniec oświadczenia wszystkie kategorie źródeł, na których się opieraliśmy i one w większości dostępne są panu. O, proszę bardzo. A więc zapisy systemów FMS i TAFS. To prawda, mieliśmy je wcześniej niż zapewne pan Lasek, no ale to już było ponad 2 lata temu. Od tego czasu pan Lasek twierdzi, że zapoznał się z tymi zapisami systemów TAFS i FMS, ponieważ otrzymał od pana Lipca, już nie chcę wchodzić tam w relacje osobiste, ale zna te zapisy. Znaczy, rzeczywiście problem polega na tym, że one nie zostały zanalizowane i ujęte w raporcie pana Millera. Czyli krótko mówiąc, on dzisiaj je zna, ale wtedy, kiedy podpisywał raport pana Millera, no niestety ich nie uwzględnił. A odczyt czarnej skrzynki dokonanej przez Instytut Ekspertyz Sądowych. Tu, jak wiadomo, jest różnica. To jest materiał, który jest dostępny panu Laskowi. Każdemu z państwa jest zresztą dostępny, bo jest na stronach internetowych. Rzeczywiście pan Lasek, nie tylko podpisując raport pani Anodiny, nie skorzystał z tego materiału, ale po dzień dzisiejszy korzysta z fałszywego odczytu zrobionego przez Rosjan, przez stronę rosyjską. Dlaczego upiera się przy ekspertyzie rosyjskiej, wiedząc, że jest ona nieprawdziwa? Dlaczego nie sprostowano do dzisiaj w raporcie Millera fałszywej informacji o obecności generała Błasika w kokpicie, o wydawaniu przez niego rozkazów, o tym, że był dźwięk brzozy, która uderzała w drzewo? Nie było takiego dźwięku. Każdy, kto przeczyta odczyt Instytutu Ekspertyz Sądowych, wie, że takiego dźwięku po prostu nie ma. Tego ja nie wiem, ale materiał jest dostępny i jest wiarygodny i nie ma wątpliwości, że odzwierciedla bardziej, nieporównanie bardziej profesjonalnie niż pani Anodiny rosyjskie odczyty to, co się rzeczywiście działo w kokpicie. Następnie mamy odczyt rozmów kontrolerów zwierzy. Są przynajmniej 3 wersje tych odczytów, ale wszystkie są publicznie dostępne. Są rzeczywiście różne wersje. One się różnią zarówno szczegółami, jak i zakresem informacji, ale wszystkie są dostępne w internecie. Gdyby okazało się, że pan Lasek którejś z wersji nie ma, to oczywiście mu dostarczymy. Tylko niech wskaże, o którą chodzi, jesteśmy do dyspozycji. A badania pirotechnicznych części samolotu i ubrań ofiar. Tutaj chodzi o bardzo konkretne badanie pirotechniczne. Oczywiście w żadnym wypadku nie chodzi o te, które badały parasolkę, prawda, przez Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, dlatego, bo tutaj to badanie jest w żaden sposób nie jest wiarygodne i o tym często mówiliśmy. Chodzi o badania, które referował pan Stanisław Zagrodzki. Tutaj zresztą na tej sali znacie państwo te badania. Można je oceniać w dowolny sposób, ale one były punktem wyjścia do naszych ocen. Oczywiście powtarzam jeszcze raz, to jest jednostkowe badanie i ono może być przedmiotem metodologicznej i merytorycznej krytyki. Przyjmujemy to do wiadomości. Wskazujemy, że jest ono jednym z istotnych dla nas źródeł. Analiza zdjęć satelitarnych to jest bardzo ważna sprawa. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że my zamówiliśmy w firmie Smolgiz taką analizę. Ja o tym mówiłem wielokrotnie. Z tej analizy między innymi wiemy, że firma Smolgiz wskazała na miejsce 2 eksplozji, 2 wybuchów, co zostało ukryte, chociaż prokuratura też otrzymała tę analizę i chociaż raport Millera też otrzymał tę analizę, to zamiast to w miejscu, gdzie Smolgiz mówi, tu były 2 wybuchy, oni napisali, że tutaj były pożary. No, być może pożar był skutkiem wybuchu, ja tego nie mogę wykluczać, no ale istota analizy jest taka, że tu były 2 wybuchy. Oczywiście ta analiza Smolgiz jest dużo szersza, mówi nie tylko o eksplozjach, pokazuje także bardzo wiele innych zjawisk niesłychanie przydatnych w naszych analizach, które są prezentowane. Zarówno ten materiał, jak i inne są podstawą rewolucyjnych ustaleń
pana profesora Chrisa Cieszewskiego, które przedstawił na międzynarodowym sympozjum w Stanach Zjednoczonych i które będzie relacjonował w najbliższy poniedziałek na konferencji smoleńskiej. Z zainteresowaniem będę oczekiwał nie tylko państwa reakcji, ale także pana Laska, zwłaszcza w sprawie Brzozy, bo analiza zdjęć satelitarnych pozwoliła rozstrzygnąć merytorycznie ten problem jednoznacznie. Choć rozumiem, że jak ktoś bardzo chce chronić swoją skórę, to będzie się nadal upierał, tak jak teraz tłumaczył, że zawisł fragment skrzydła w momencie, kiedy ono z szybkością 270 km na godzinę uderzało w Brzozę. A więc analiza zdjęć satelitarnych, one są w naszej dyspozycji, wiemy, że posiada je także pan Lasek, ale oczywiście jesteśmy gotowi tę SMOLGiS analizę udostępnić za darmo, chociaż zapłaciliśmy za to dobre pieniądze. Analiza protokołów oględzin miejsca katastrofy i sekcji zwłok ofiar. Jak wiadomo, prokuratura posiada te materiały i jeżeli pan Lasek otrzymał od prokuratury, chyba nielegalnie jednak, zdjęcia, te 1500, tak, zdjęć, to niech się zwróci także o to. Jeżeli nie, to my jesteśmy gotowi mu to udostępnić w jakiejś formie takiej, w której będziemy mieli zagwarantowane, że nie stanie się to przedmiotem niemerytorycznego ataku na zespół. Rekonstrukcja zniszczeń samolotu dokonana w oparciu o dokumentację fotograficzną. Pewien etap tej rekonstrukcji był pokazywany przeze mnie półtora roku temu, a ci z państwa, którzy śledzili obrady zespołu, może to pamiętają. Wtedy to były tylko, tak powiem, zrobione rysunki w oparciu o tę rekonstrukcję. Wczoraj pokazywaliśmy państwu już film zrobiony na tej podstawie, pokazujący tę rekonstrukcję i pokazujący tę niesłychanie wstrząsającą cechę. Oto samolot, którego przód upadł na koła, a tył upadł do góry nogami, chociaż upadał inaczej, a więc powinien mieć inny zupełnie rodzaj zniszczeń. Przód powinien być zniszczony od podłogi, a tył tak jak jest od góry. Tymczasem cały samolot na całej przestrzeni, zarówno przód jak i tył, ma jednorodny charakter zniszczeń. One są takie same, mają ten sam charakter, bo nie powstały na skutek upadku i uderzenia w ziemię, tylko powstały w powietrzu na skutek eksplozji. A i to jest oczywiście też do dyspozycji pana Laska, całą tą wizualizację możemy panu Laskowi osobno opakować i osobno wysłać, jeżeli tylko będzie chciał, łącznie z dowolnymi komentarzami, dowolnymi analizami, pokazaniem. Tam są pokazane, gdzie te fragmenty leżały, prawda? Pamiętacie państwo, każdy fragment rekonstrukcji jest pokazany w odpowiednim. I ważna rzecz, ważna cecha, to w związku z tymi zdjęciami pana Laska, niesłychanie istotne. Otóż jak państwo wiecie, okazało się, że te zdjęcia zostały zrobione już potem, gdy Rosjanie dokonali zniszczeń i uprzątnień, a także cięć blach i tak dalej. To są zdjęcia, które już w pełni nie mogą zostać uznane za wiarygodne. Znaczy, oczywiście w każdym wypadku poszczególnym trzeba analizować, bo może niektóre z nich są wiarygodne, ale one są już po 15 kwietnia zostały zrobione te, które pan Lasek pokazuje. A więc wtedy, gdy powtarzam, już zostały poddane zniszczeniom ze strony służb rosyjskich. Zdjęcia, na których my opieramy nasze analizy, i zwłaszcza rekonstrukcje, to są zdjęcia z 10 kwietnia. To są zdjęcia z 10 kwietnia, a więc zdjęcia sprzed momentu niszczenia, destrukcji, fałszowania obrazu sytuacji przez służby rosyjskie. Ważna rzecz, one może czasami nie są takie świetne, ale są autentyczne, mają ten walor, że na pewno nikt przy tych częściach jeszcze wtedy nie manipulował. No i oczywiście analiza relacji ponad 100 świadków katastrofy. Tutaj chcę od razu powiedzieć, tę analizę możemy mu oczywiście przekazać, ale ze względu na, nie wiem jak to nazwać, pewne wątpliwości co do
rzeczywiście dobrej woli w związku z badaniem katastrofy po zanonimizowaniu tych osób, bo często to są ludzie, którzy nam zawierzyli, prawda? A ja nie wiem, do czego pan Lasek ad personam to wykorzysta. Nie wiem, czy nie naśle na nich jakichś ludzi, którzy będą starali się podważyć ich wiarygodność i tak dalej. No, byliśmy tutaj ostatnio świadkami różnych wydarzeń. W związku z tym oczywiście te świadectwa są także do jego dyspozycji. Ale jedna prośba. Jak państwo widzicie, to jest 9 kategorii bardzo gigantycznego materiału. Gdybym miał go relacjonować tak naprawdę dokładnie, a nie tak pobieżnie, jak to robię teraz, to zajęłoby to nie pół godziny, tylko co najmniej pół dnia. Otóż w zamian za to proszę tylko jedną rzecz. Podstawowe dane, surowe dane mówiące o tym, na jakiej podstawie pan Lasek wykreślił trajektorię pionową lotu samolotu. Niech on to pokaże. Niech on to da. Nie mnie, całej opinii publicznej. Niech da dane, na jakich się oparł. Te, o których mówił, że jeżeli by ktoś je posiadał poza nim, to trzeba by zawiadomić ABW. Właśnie te dane. Niech te dane da. Może przesłać przez ABW. Przyjmę i tak. Ale podstawowe dane, na których oparł swoją trajektorię lotu. Bo te dane pan Lasek ukrywa, zasłaniając się i chroniąc się przy pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak wygląda jego podejście do nauki. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję państwu bardzo. I ja państwu najmocniej dziękuję. Dziękuję bardzo.